Jaką kawę pijasz zazwyczaj? Jak widać, czarną. Dokładnie espresso, bez cukru. Ale dzisiaj zaserwowaliście mi taką z mlekiem. Chyba bez cukru, zaraz sprawdzę. Jeszcze dostałem słomkę. Jak dużo takiej kawy pijesz dziennie? No, z reguły piję 8, ale ograniczam do 4. To moja piąta dziś. Jesteśmy na bulwarach Wiślanych w Warszawie. Lubisz to miejsce? Często tu bywasz? Teraz niezbyt często, bo jest to miejsce, które odwiedzam z moimi znajomymi raczej w okresie wiosenno-letnim, ale to miejsce odwiedzałem bardzo często, ba, byłem tutaj, można powiedzieć, z całym bywalcem, kiedy byłem studentem, bo 200-300 metrów stąd są słynne schodki nad Wisłą, no i tam dzieje się życie nocne Warszawy. Tutaj również, w ogóle to miejsce wyglądało zupełnie inaczej 5 czy 10 lat temu, kiedy byłem studentem. No i cóż, i myślę, że to spotkanie z Wami sprawi, że będę od dzisiaj częściej na schodkach. Będę częściej spacerował nad Wisłą. Ale to miejsce, które oczywiście odwiedzam jeżdżąc rowerem, biegając. Lubię tu być. Kropka. Mieszkasz w Warszawie. Jakie inne miejsca byś polecił tym, którzy przyjeżdżają tu pierwszy raz? Inne miejsca w Warszawie. No mamy wiele restauracji. Mamy wiele miejsc, które można zobaczyć. Oczywiście trzeba zobaczyć schodki nad Wisłą i trzeba zobaczyć bulwary, ale przede wszystkim stare miasto. Stare, odbudowane, piękne warszawskie miasto. Za co najbardziej lubisz Warszawę? Za co najbardziej lubię Warszawę? Za ludzi, którzy tu mieszkają. Bo miasto to ludzie, miasto to znajomi, to miejsca, które wspólnie z nimi odwiedzam. I to fajne, że moi znajomi właśnie skupili się tutaj, że mam ich wielu. Za nami rzeźby ryb. Czy ty jesteś zwolennikiem ryb? Łowisz? Dziwnie się pije przez słomkę. Nie, nie łowię. Jestem fanem ryb, jeśli chodzi o kuchnię. Dosyć często zdarza mi się spożywać, piec ryby. Moje ulubione to łosoś, dorsz, pstrąg. Zresztą polecam wszystkim, bo to bardzo zdrowe. Rozumiem te ryby, które mają dużo właściwości i są odżywcze, jeżeli chodzi o treningi, bo wiem, że trenujesz. Tak, mają dużo białka, mają... Łosoś zwłaszcza ma też zdrowe tłuszcze. Już tam nie będziemy się wdawać w szczegóły, ale tak, polecam wszystkim, nie tylko w piątki. Liczysz kalorie? Tak, liczę kalorie. Mam aplikację, która umożliwia mi to i która mi pomaga. W tym momencie jestem na tak zwanej masie. 3300 kalorii. Ua, to ile to posiłków? 5 posiłków. No i liczę również makroskładniki, czyli odpowiednią podaż białka w ciągu dnia muszę sobie zapewnić, czyli tak mniej więcej 150-160 gramów. A zdarza Ci się, że jesz fast foody? Sięgasz po nie? Niezbyt często, ale czasami nie mam innej opcji, szczególnie będąc w trasie musimy zaliczyć tak zwane złote łuki. No i tam wybieram, oczywiście staram się wybierać coś, tak zwane mniejsze zło, ale uwielbiam burgery. Muszę to przyznać, że uwielbiam, no, zwłaszcza te w stylu amerykańskim, wiecie, bacon, dużo sera. Co najbardziej cenisz w ludziach? Co najbardziej cenię w ludziach? Oj, to takie zbyt, jakby to powiedzieć, żeby być szczery i żeby nikogo nie obrazić. Cenię prawdę. A czego nie lubisz? Co cię razi u innych? Kłamstwa. Jeżeli z tej Wisły, która jest za tobą, wyskoczyłaby teraz złota rybka, miałbyś 3 życzenia. To jakie? 3 życzenia. Pierwsze to... dom na bezludnej wyspie. Drugie to przetransportować mnie i moich najbliższych na bezludną wyspę w biznes klasie. Jak wakacje, to wakacje. A trzecie życzenie to studio na bezludnej wyspie. Znaczy, żeby był sobie tam domek i tam gdzieś dalej mógłbym tworzyć. A o internecie zapomniałem. No właśnie. Może dałoby się jeszcze to czwarte życzenie, nie? No, może byłoby fajnie. Tak, no przecież tę muzykę musiałbym przesyłać tu znajomym do Polski, mojej mamusi. Jakie jest Twoje ulubione miejsce, taki region, kraj, gdzie lubisz lecieć na wyjazd? Jeśli chodzi o... No, uwielbiam Włochy, to w ogóle kraj numer jeden i jeśli miałbym gdziekolwiek indziej zamieszkać, to byłyby to Włochy, a dokładniej południe Włoch. Ze względu na kuchnię, wiadomo, ze względu na kawę, którą uwielbiam, włoską kawę i ze względu na pogodę. Jak sami wiecie, u nas już troszeczkę chłodem wieje, a tam ciągle wakacje, słońce. No i ta włoska atmosfera to jest coś, co... What the fuck? To jest coś, co lubię najbardziej. Czego nie może zabraknąć w Twojej walizce? No, ja wiecie, kosmetyczki,
kciuchów na zmianę laptopa, bo kiedy jedziemy w trasę koncertową, to w hotelu często zdarza mi się oglądać filmy. No i ładowarki. To zawsze sprawdzam przed wyjazdem. Jeżeli jest ten zestaw, to znaczy, że mogę wyruszać. A czy masz coś takiego, czego pozbywasz się z walizki, wracając do Polski, żeby nie przekroczyła nadmiernego bagażu? Może sobie usiądźmy. Właśnie. Bardzo często mi się zdarza, szczególnie lecąc za ocean, że mam tak zwany oversizing, więc wtedy proszę moich znajomych, żeby tę resztę rzeczy najcięższych wysłali paczką do Polski. I raz było tak, że ta paczka wysłana 2 dni przed moim wylotem była w Polsce, kiedy jeszcze mnie nie było w Polsce, więc tutaj polecamy firmy kurierskie. Przesyłające paczki ze Stanów do Polski. Artystę, którego podziwiasz najbardziej? Jest wielu takich. Ja jestem wielkim fanem muzyki lat 70., 80. Jeżeli miałbym wymienić kilka takich grup z tamtego okresu, no to pewnie byłby to zespół, nie wiem, Bee Gees, Modern Talking, The Doorsi. A z kim chciałbyś nagrać jakiś wymarzony duet? Nigdy o tym nie myślałem tak, bo ci artyści, których ja cenię, występowali w latach 70. i 80., raczej już nie występują na scenie, raczej już nie nagrywają nowych utworów, zwłaszcza w duecie. No ale chciałbym być tym kolejnym członkiem grupy Bee Gees. Ulubiona piosenka z Twoich? Zawsze ta najnowsza. Jeżeli jest jakaś nowa, to zawsze jest to moja ulubiona, dlatego że nie jest jeszcze osłuchana, dlatego że jeszcze mi się nie znudziła, dlatego że jeszcze z taką pasją mogę jej posłuchać, chociaż rzadko mi się zdarza słuchać swojej muzyki w aucie, ale jeśli tak się zdarza, to jeszcze czuję te emocje i czuję, że ta muzyka mnie rusza. Wiecie, po 10 latach śpiewania na scenie jednej piosenki, czy nawet po 15, te emocje nie są już takie jak za pierwszym razem. Wiecie, a czy masz taką piosenkę ze swoich, której nie lubisz, może której się trochę wstydzisz, nie chcesz grać? To nie jest tak, że czegoś nie lubię. Są oczywiście piosenki, które polubiłem bardziej, bo nie wiem, bo spodobały się moim znajomym, mojej rodzinie, moim słuchaczom. Ale chyba nie mam takich utworów, które, nie wiem, musiałbym usuwać ze swojego repertuaru koncertowego. No właśnie, a propos koncertów, to chciałbym wam coś pokazać, ponieważ tam za 200 metrów, gdybyśmy mieli iść, mamy Stadion Narodowy za Wisłą. Tam, oprócz wydarzeń sportowych, dzieją się również wydarzenia muzyczne i tam nie raz i nie dwa, powiem szczerze, mieliśmy przyjemność, wielką okazję koncertować, ale to też miejsce, które odwiedzam nie tylko podczas moich koncertów, No musiałbym właśnie, bo jesteś fanem futbolu. Dokładnie, jestem fanem futbolu i moją ulubioną drużyną jest reprezentacja Polski, a ten stadion, Stadion Narodowy, to właśnie oficjalny stadion, może nie oficjalny, ale stadion, na którym reprezentacja Polski rozgrywa swoje mecze najczęściej. To z innej beczki, jaki trunek lubisz najbardziej? Kawę. Ale bez słomki, to mój pierwszy raz, może drugi. Paliłeś kiedyś papierosy? Paliłem na imprezie, zdarzało mi się, no dobra, no 3, 4, 5 razy, ale to wszystko i całe szczęście nie udało mi się uzależnić od tego, od tytoniu, nie? Masz tatuaż? Nie. Chciałbyś mieć? Nie. Żadnego? Boisz się igieł? Żadnego, ale lubię tatuaże, oglądać u innych, jeżeli są fajnie, dobrze zrobione, jeżeli wyglądają cool, to tak, jak najbardziej. Nie lubię takich, tych wiecie, sprzed 20 lat, no ale... A czego boisz się najbardziej? Masz jakąś fobię? Boję się wysokości. Ale ten lęk nie włącza mi się, kiedy lecę samolotem. Sam sobie się dziwię, bo mogę patrzeć za okno i spoglądać na naszą piękną planetę z góry, ale mam problem, kiedy muszę na przykład wejść, nie wiem, na piąte piętro i spojrzeć przez balkon, to wtedy ten lęk mi się włącza. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? Nad Wisłą. Imprezując ze studentami. I tego ci życzę. Dzięki wielkie, Pawle, za spotkanie. Dzięki, trzymajcie się.